Dzisiaj czytamy z pierwszego listu apostoła Jana, rozdział pierwszy tego listu, wersety od 5 aż po werset 10. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszczy nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, bo ten fragment w szczególny sposób skierowany jest właśnie do Kościoła. Otóż apostoł Jan mówi nam, że Ewangelia, którą słyszeliśmy od Niego, Ewangelia, którą słyszeliśmy od Jezusa Chrystusa, która była ogłaszana między innymi przez Niego samego, zawiera się w tym, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Wydaje się to tak oczywiste, że aż prosi się zadać pytanie, ale po cóż to przypominać? To przecież jest oczywiste. No właśnie, dlaczego nam się to przypomina? Bardzo istotna jest przyczyna, ona zostanie oczywiście za chwilę wyjaśniona w całej pełni, ale bardzo istotna jest przyczyna tego przypomnienia. W jakiego Boga uwierzyłeś? Jakiemu Bogu ufasz? Jakiemu Bogu jesteś poddany? Co to jest za Bóg? I znowu wydaje się, że odpowiedź jest jasna. To oczywiście to jest Bóg święty, to jest Bóg pełen chwały, to jest Bóg, który, jak mówi Biblia, mieszka w niedostępnej światłości. To jest Bóg, i co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości, w którym nie ma żadnej ciemności, żadnego zła, żadnego grzechu. Można powiedzieć, uff, cóż za wspaniały Bóg. No dobrze, ale jakie to ma dla mnie znaczenie? Można powiedzieć, że fundamentalne. Bo jeśli ten Bóg zrodził cię do nowego życia, to jakie to życie jest? Jakie życie prowadzisz? Jeśli ten święty, czysty, doskonały Bóg zrodził cię do takiego właśnie życia, świętego, czystego i doskonałego, to takim życiem powinniśmy żyć. Dalej czytamy. Jeśli mówimy, że z Nim mamy społeczność, a bardzo chętnie jako wierzący ludzie się na to powołujemy, uwaga, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jak to jest, że ludzie wierzący powołują się na społeczność z Bogiem, a chodzą w ciemności? Chodzą w ciemności. No cóż, najprościej i najkrócej, jak to można wytłumaczyć, ludzie chodzą w nieposłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. A jeśli chodzą w nieposłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, no to muszą chodzić w ciemności. Dlaczego muszą? Dlatego, że to Jezus jest drogą. Jeżeli schodzimy z tej drogi, to musimy chodzić w ciemności. Nie ma innego wyjścia. Niektórzy tak sprytnie mówią, że jedną nogą są po stronie Królestwa Bożego, a drugą po stronie świata. Jak jesteś chociażby czubkiem palca po stronie świata, to chodzisz w ciemności. Chodzisz w ciemności. Nie możesz być
w 99% należącym do Jezusa, a w 1% do świata. Chodzisz w ciemności, jesteś w ciemności, a ta ciemność całkowicie przesłania twój umysł. Jeśli składamy takie deklaracje, a chodzimy w ciemności, to jesteśmy kłamcami. Kłamcami. W innym miejscu mówiliśmy o tym wiele, ale powtórzę króciutkie, że kłamca to jest ktoś, kto zaczerpnął od ojca kłamstwa, czyli od samego diabła. Jak mógł zaczerpnąć? Tylko w jeden sposób, ponieważ diabeł zraża w nas kłamstwo. Jak może zrodzić nas kłamstwo? Wtedy, kiedy z nim współżyjemy. Wtedy, kiedy uprawiamy z nim duchowy seks. Wtedy może nastąpić zrodzenie kłamstwa. Ktoś, kto chodzi w ciemności, będzie współżył z diabłem. I nie będzie się trzymał prawdy. Ale jeśli chodzisz w światłości, w takiej światłości, jaką jest sam Bóg, to masz społeczność z Jezusem Chrystusem. Masz społeczność z Bogiem przez krew samego Jezusa. A ta krew oczyszcza cię nieustannie od wszelkiego grzechu. Musimy zrozumieć pewną, wydawałoby się oczywistą prawdę, ale jak się okazuje, nie zawsze jest ona dla wszystkich oczywista. W Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo nad grzechem. Kiedyś byliśmy grzesznikami, to prawda, ale teraz jesteśmy świętymi w Jezusie Chrystusie. I to jest zasadnicza różnica. Byliśmy grzesznikami, a dzisiaj jesteśmy ludźmi zbawionymi, świętymi. I niektórzy wyciągają wniosek z tego faktu taki natomiast, że oni nie grzeszą. Nieprawda. Tacy ludzie kłamią. A dlaczego kłamią? Bo chodzą w ciemności. Biblia mówi, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to sami siebie zwodzimy. I nie ma w nas prawdy. Tak, znam ludzi, którzy mówią, że to jest o ludziach niewierzących. Akurat Jan pisał do ludzi niewierzących. No, to już większej bzdury nie można powiedzieć. Jan napisał list do ludzi wierzących i mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to jest chyba do mnie, do ciebie. On pisze do wierzących ludzi. Jeśli mówisz, że nie masz grzechu, to sam siebie oszukujesz. Nie ma w tobie prawdy. No dobrze, ale jeśli jestem w grzechu, ktoś powie, to co, to straciłem zbawienie? W ogóle nie o tym rozmawiamy. Właśnie na tym polega problem, że ludzie tego nie rozumieją. Byliśmy grzesznikami, powtórzę. Zgubionymi grzesznikami, skazanymi na potępienie. Ale w Jezusie Chrystusie zostaliśmy zbawieni, uratowani dla wieczności. Nie jesteśmy już grzesznikami, jesteśmy świętymi. Grzesznikami już byliśmy. Ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi, którzy w tym życiu, świętym życiu popełniają grzechy. Jeżeli nie wierzysz w to, no to ratunku, to chyba trzeba ci lekarza, bo jeżeli Duch Święty cię nie przekonuje, to ja cię nie przekonam. Tak, grzeszysz. Grzeszysz, w swoim codziennym życiu grzeszysz. Grzeszysz słowami, grzeszysz czynami swoimi, grzeszysz swoimi myślami i można tę litanię długo ciągnąć. Ale te grzechy nie zabierają ci zbawienia, nie okradają cię ze zbawienia. Jesteś dzieckiem Bożym. Zbawienie masz z łaski. Ale z czego te grzechy w takim razie cię okradają? Okradają cię z pełni życia w Chrystusie. Okradają cię z możliwości korzystania z całego dziedzictwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Bo grzechy wprowadzają ciemność w naszym życiu. Zamykają nam oczy i sprawiają, że w ogóle nie rozumiemy, co się dzieje w naszym życiu. Często robimy zło, straszne zło, w przekonaniu, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Jeśli
mówimy, że nie mamy grzechu, to kłamiemy, oszukujemy samych siebie. Nie żyjemy w prawdzie. Ale jeśli wyznajemy swoje grzechy, po co masz wyznawać swoje grzechy, jak nie grzeszysz? Po co masz wyznawać swoje grzechy, skoro nie grzeszysz? Ale Jan mówi, jeśli wyznajesz swoje grzechy, to znaczy jeśli przyznajesz się do swoich grzechów, jeśli przyznajesz się do tego, że czynisz złe rzeczy, to ten wierny i sprawiedliwy Bóg. Dlaczego tu jest wspomniane, że on jest sprawiedliwy? Bo on krwią swojego Syna zapłacił za twoje zbawienie. Dlatego jest napisane, że jest sprawiedliwy. I skoro zapłacił za to zbawienie, to on ci go nie zabiera, ale on jest sprawiedliwy i odpuści ci wszelki grzech i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa. Ale co musisz zrobić? Musisz wyznać ten grzech. A co jeśli nie wyznam? A jeśli nie wyznasz, to na przykład 1 Koryntian 3 rozdział. Możesz sobie poczytać. Będziesz budował swoje życie z siana, słomy, z drewna. I okaże się, że kiedy staniesz przed Bogiem, to wszystko spłonie. A ty będziesz zbawiony, ale jak przez ogień. I naprawdę tu nie ma mowy o czyściu żadnym. Po prostu twoje życie okaże się nic nie warte. Wszystko, co otrzymasz, to zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ktoś powie, no przecież o to chodzi. Nie, nie tylko o to chodzi. Nie tylko o to chodzi. W wymiarze wiecznym chodzi też o nagrodę, a w wymiarze ziemskim chodzi o pełnię życia, czyli jakość twojego życia. Chodzi o to, żebyś żył pięknie, żebyś był wielkim, wspaniałym człowiekiem w Chrystusie. Chodzi o to, żebyś korzystał z chwały, która jest w Chrystusie. Chodzi o to, żebyś był zwycięzcą we wszystkich swoich słabościach i niemocach. Ale jeśli żyjesz w ciemności, jeśli kłamiesz, samego siebie okłamujesz, jeśli grzeszysz i nic z tym nie robisz, to chodzisz z tym ogromnym balastem, który cię przygniata do ziemi, który każe ci widzieć tylko to, co masz pod stopami. I żadne wyznawanie wiary nic nie pomoże, bo jesteś po prostu pełen grzechu. Nie, nie tracisz zbawienia, to prawda. Ale tracisz życie, pełnię życia. I żyjesz byle jak. Czasami naprawdę lepiej dla takich ludzi, żeby umarli. Żeby nie napsuli, nie naniszczyli wszystkiego, co się da zniszczyć i zepsuć wokół i w swoim życiu. Fragment kończy się 10 wersetem, który mówi, jeśli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, to z niego robisz kłamcę. I nie ma w tobie jego słowa. Dlaczego Biblia mówi, że nie przyznając cię do grzechu, robisz z niego kłamcę? To proste. To Duch Święty przekonuje cię o grzechu. To jest jego zadanie, jedno z jego zadań. Duch Święty przekonuje cię o grzechu. I chociaż Duch Święty przekonuje cię o grzechu, to ty możesz powiedzieć, nie, 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 ja nie grzeszę, ja nie mogę grzeszyć, bo jestem zbawiony. A Duch Święty mówi, dlaczego przeklinasz? A Duch Święty mówi, dlaczego źle traktujesz swojego męża, swoją żonę? Dlaczego źle myślisz? Dlaczego szukasz zemsty? Dlaczego kłamiesz? A ty mówisz, nie, 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 ja tego się nie dopuszczam, to jest niemożliwe, człowiek wierzący nie grzeszy. No możesz tak oczywiście zaklinać rzeczywistość, ale to nic nie zmieni. Pozwalasz na to, żeby grzech niszczył twoje życie. Pozwalasz na to, aby twoje życie stało się puste i beznadziejne. A skąd wiadomo, że ono takie jest, jeśli nie wyznajesz swoich grzechów? Wszyscy wokół to widzą. Ludzie cię omijają. Ludzie nie chcą mieć z sobą społeczności. Boją się ciebie. Widzą twoją pychę. Widzą twoją złośliwość. Widzą twoją głupotę. Ale ty, ponieważ chodzisz w ciemności, to jesteś tak zaślepiony, że nie widzisz tego, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jedyne wyjście z tej sytuacji to łaska.
Łaska, która przychodzi wprost od Boga. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Bóg nigdy nie zrezygnuje z tego, żeby cię oczyścić, żeby cię uświęcać. Nigdy Bóg z tego nie zrezygnuje. To, że nie słuchasz Boga, to oczywiście utrudnia, absolutnie utrudnia Boże działanie. Ale to ty podejmujesz decyzję. Jak mogę się zorientować, że błądzę? W prosty sposób. Przyjrzyj się, jakie wydajesz owoce. Możesz słuchając tego powiedzieć, nie, 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 wierzący ludzie nie grzeszą, ja się z tym nie zgadzam. To przyjrzyj się owocom, jakie wydajesz. Zapytaj ludzi, co myślą o twoim postępowaniu. Sprawdź to ze Słowem Bożym, bo przecież nie musisz ludziom wierzyć. A przekonasz się, że twoje teologiczne przekonania zawiodły cię donikąd. Zawiodły cię na manowce. I jedyne, co możesz zrobić, to upaść na kolana i powiedzieć, Boże, przebacz, zlituj się, bo się pogubiłem w życiu. A przecież Ty mi obiecałeś dziedzictwo, pełnię życia. A ja wiem, że ja tak nie żyję. Ja wiem, że ja tak nie żyję. Pragnę, ale się nie spełnia. Wołam, ale nic się nie dzieje. Szukam, ale nie znajduję. A Biblia mówi, szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że Biblia mówi do ludzi, którzy słyszą Boży głos, widzą Boże działanie i gotowi są pójść za Chrystusem. Gotowi są pójść za Bogiem. Jeśli jesteś obciążony grzechami, to nigdzie się nie wybierasz. Nawet nie wiesz, że mógłbyś się gdziekolwiek wybrać. I wróćmy do początków naszego rozważania. Bóg jest Bogiem światłości. Bóg jest Bogiem czystym, doskonałym. W takiego Boga uwierzyłeś. W takiego Boga uwierzyłaś. Bracie, siostro, ty nie wierzysz w jakiegoś bożka, ale wierzysz w kogoś, kto jest niezwykły. I ten ktoś dał ci swoje życie. Czyste, święte i doskonałe. Czy żyjesz tak? A dlaczego tak nie żyjesz? Przecież gdybyś wyznawała swoje grzechy, to On by cię nieustannie oczyszczał. A ty byś wzrastał w wierze, ty byś rozumiała więcej. Byłabyś bliżej swojego Boga. Byłbyś bliżej swojego Zbawiciela. Przecież to też jest droga uczniostwa, droga, na której się uczysz. Uczysz się najbardziej prostych rzeczy. Jak w swoim życiu nie grzeszyć? My nie wiemy, jak żyć świętym życiem. My się tego uczymy. Powiedzenie, że byłem grzesznikiem, a teraz jestem już człowiekiem, który nie popełnia grzechu, jest nieprawdą. Byłeś grzesznikiem i zostałeś zbawiony. A teraz grzeszysz, a Bóg chce cię oczyszczać z każdego twojego grzechu, abyś mógł żyć teraz pełnią Jego życia, pełnią Jego chwały. Pamiętaj o tym. Nie daj się oszukać diabłu, nie daj się oszukać złej teologii, nie daj się oszukać własnemu ego, bo tylko ty na tym tak naprawdę tracisz. Kochani, życzę wam świętego i pełnego dziedzictwa Chrystusowego życia, wspaniałego życia.